Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem jest radny Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Nazewnictwa, Filip Frąckowiak i przede wszystkim dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego. A ja chcę powiedzieć, że naszym patronem jest Fundacja FER na rzecz uczciwej bankowości, a również S&B Awards, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kupiński, prowadzę Fundację na rzecz uczciwej bankowości. Od ponad 10 lat zajmujemy się analizą prawną dokumentów finansowych i pomagamy ludziom, którzy są w sporze z instytucjami finansowymi, aby wyrównać ich szanse. Jeżeli posiadają Państwo takie instrumenty finansowe jak kredyt walutowy, kredyt hipoteczny w złotówkach, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, polisolokatę, mieli Państwo odszkodowanie, chcąc zweryfikować, czy nie należy się więcej, proszę się do nas zgłosić na hasło Monika Jaruzelska zaprasza. Dokonamy dla Państwa darmowej analizy prawnej Państwa sytuacji. Link do nas jest poniżej filmu. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzień dobry, Panie Radny. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, Pani Redaktor, Pani Radna. Dziękuję za zaproszenie. Przyznam, że jestem zaskoczony, że spotykam się pod tym adresem, bo nie wiedziałem, że audycje są w tym domu, w którym mieszkał generał Wojciech Jaruzelski. Dotąd przed 2012 roku, przed 2012 rokiem jedynie manifestowałem przed tym adresem. Chciałam zapytać o to, czy tutaj przychodził Pan radny pod dom. Tak, jeszcze nie byłem radnym, kiedy byłem studentem, kiedy byłem w latach 90. jeszcze nastolatkiem, także towarzyszyłem osobom, które manifestowały swój sprzeciw wobec uznania stanu wojennego za mniejsze zło. Mhm. Ale powiedział Pan radny, towarzyszyłem osobom, czyli tak jakby... No bo jako nastolatek skłamałbym, gdybym powiedział, że byłem na pierwszej linii frontu tej walki. Tak samo jak w tamtym czasie znałem pułkownika Kuklińskiego, ale nie mogę powiedzieć, żebym wtedy rozmawiał z nim o najważniejszych tajnikach zimnej wojny. A ja chciałam panu radnemu podziękować, a państwu powiedzieć, że było dla mnie jakieś poruszające to, że kiedy ja zostałam radną i przyszłam na pierwsze takie uroczyste obrady, no i właściwie nie znałam nikogo z radnych, ani z koalicji, ani z Prawa i Sprawiedliwości. I jedną z pierwszych osób, znaczy, o nie, tu nie wiem, znałam z widzenia radnego Jacka Ozdobę, który przychodził też pod ten dom nie tylko, żeby manifestować, ale również, żeby oddała ten dom, ponieważ jest nieprawomocnie przyjęty, ale to już wielokrotnie w tym programie było wyjaśniane. Więc właściwie z Jacka Ozdobę kojarzyłam, a pana radnego nie i było mi niezwykle miło i było to takie właśnie bardzo ludzkie, że podszedł pan do mnie, przedstawił się, powiedział, że poznałam się wiele lat temu z pana mamą, Haliną Frąckowiak. No i że miło, że będziemy razem współpracować. A ja rzeczywiście byłam taka wtedy troszkę najeżona i myślałam sobie, bo wtedy jeszcze startowałam z list SLD, teraz jestem radną niezależną i bezpartyjną, więc myślałam, że to nie będzie jakoś takie miłe spotkanie, a jednocześnie właśnie to było takie zaskoczenie, że podszedł pan radny przywitać się i powiedzieć ciepłe słowa. Bardzo dziękuję za wspomnienie tego spotkania, bo dla mnie ono też było bardzo ważne, bardzo symboliczne, bo oczywiście z kwestii historycznych, które dotyczą mnie także osobiście, ustąpić nie mogę, ale czy bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy nie potrafili ze sobą rozmawiać? To pytanie rzucam w przestrzeń. No właśnie, też jestem ciekawa Państwa komentarzy na ten temat. Jesteśmy razem w tej samej komisji nazewnictwa. Jesteśmy wiceprzewodniczącymi. Przewodniczącą jest pani Anna Nechrebecka, znana aktorka,
wszystkim z wielu ról filmowych, teatralnych. No my jesteśmy wiceprzewodniczącymi, no i czasami są sprawy, które nas dzielą. I ja pamiętam, że była kwestia dekomunizacji ulicy 17 stycznia. I była ta kwestia poruszana na komisji. I ja wystąpiłam, no, czując się też zobowiązana, bo między innymi dzięki środowiskom wojskowym zostałam radną, a też taki mój pogląd na to, że pewne rzeczy nie powinno się, niezależnie od ich znaczenia, właśnie dekomunizować czy zmieniać, bo one też uczą w jakiś sposób historii. Jak wszystko zdekomunizujemy, to tak troszkę będzie jak w tych filmach Netflixa, kiedy osoby czarnoskóre są królami Anglii, czy też zajmują jakieś bardzo... I tak właściwie jak potem młode pokolenie mówić o tym, że właśnie no, jest jakaś dyskryminacja. Jednak nie zgodziłbym się z tym porównaniem, dlatego że bez wątpienia pani radna uważa, że 17 stycznia to było wyzwolenie Warszawy. Przekroczenie przez Armię Czerwoną linii Wisły w Warszawie. Ja natomiast żadnego z kroku postawionego przez sowiecki but na polskiej ziemi nie uważam za wyzwolenie. Żadnego. I gdy pani radna mówi o środowiskach wojskowych, żołnierskich, to chciałbym zadać pytanie, może również w przestrzeń po prostu, czy regularne oddziały żołnierzy, tak zwanych żołnierzy wyklętych, WiN-u i innych oddziałów, czy to nie były środowiska żołnierskie, a jeśli były, to one w pełni zasługują też na stosowne upamiętnienie. I teraz zniesienie na przykład nazwy 17 stycznia z właściwym być może wyjaśnieniem w postaci tak zwanej małej architektury, tablicy, kamienia z opisem obiektywnym, a nie oddającym cześć tej chwili temu zdarzeniu, byłoby zapewne właściwe. Tak, ale ja chciałam powiedzieć, żeby nie to, żebyśmy się teraz spierali w kwestii tego 17 stycznia, tylko pamiętam, że ja właśnie wystąpiłam w tej sprawie, że uważam, że ta nazwa powinna pozostać. I powołam się również na słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w jakimś swoim wystąpieniu, już nie pamiętam, czy to było koło brzegu, czy gdzieś w każdym razie powiedział, że nie należy krwi żołnierzy różnić. I w każdym razie użyłam tego argumentu i też użyłam, że to może być taka data, która nie musi nas dzielić, bo ona może być taką symboliczną datą po prostu powrotu warszawiaków do zniszczonej stolicy. Ale nie o spór, bo oczywiście bardzo jestem zainteresowana i pewno pan radny też, jakie będą komentarze w tej sprawie, ale nie żebyśmy teraz ten spór prowadzili, tylko bardzo też zwróciłam na to uwagę, że pan radny miał przeciwne zdanie, ale zaczynając po moim wystąpieniu swoje wystąpienie, podziękował mi pan za to, że w sposób kulturalny przedstawiam tę sprawę, nie stawiając jej jakoś na ostrzu noża, ponieważ to była jakaś jedna z pierwszych komisji, w związku z tym ja jeszcze byłam do tego nieprzygotowana i tak mnie zdziwiło, dlaczego za to, że mówię normalnie, trzeba podziękować za kulturę. No już potem i teraz po kilku latach bycia radnym, już radną, już wiem, że te wystąpienia, które są bez emocji i z szacunkiem dla przeciwnika politycznego, czy też osoby o innych poglądach, no już rozumiem, dlaczego można za to dziękować. To jest rzadkość, a jeszcze trzeba powiedzieć, że akurat w tych sprawach to w ogóle jest wyjątkowe, że dochodzi do takich wystąpień, bo przecież kilka chyba tygodni później pani Necherbecka, przewodnicząca Komisji Nazewnictwa Miejskiego, w ogóle nie dopuściła do dyskusji w kwestii przywrócenia już wówczas nazwy ulica Lecha Kaczyńskiego w miejscu Alei Armii Ludowej. Ale tutaj muszę też oddać sprawiedliwość, że pani radna wstrzymała się przy próbie zniesienia ulicy, właściwie przy zniesieniu ulicy Lecha Kaczyńskiego i wprowadzeniu Alei Armii Ludowej ponownie przez Rafała Trzaskowskiego, więc tutaj również byłem pełen uznania.
No a potem już były sprawy, które nas łączyły, jakby chociażby ta kwestia tego, że ja rzeczywiście uważam, że absolutnie powinna być ulica czy aleja i niekoniecznie ona musi zastąpić Aleję Armii Ludowej, ale nawet mówiłam o tym, że powinna być to Marii i Lecha Kaczyńskich, żeby to było mniej miało wymiar taki właśnie jakiegoś politycznego sporu. No jak wiemy, nie doszło do tego i nie ma takiej ulicy, nie ma takiej alei. Ja sama pamiętam, jak wielokrotnie było przekładane głosowanie i argument, który padał, to był taki, że jesteśmy przed wyborami i nie powinno w związku z tym być teraz na ten temat sporów. No a potem byliśmy już po wyborach, teraz znowu jesteśmy przed wyborami, czyli to nie powróci. I kolejna rzecz, która nas też podobne mieliśmy zdanie, to była kwestia Ronda Dmowskiego i wtedy powstała taka inicjatywa i my jako radni, chociaż chyba właśnie nie radni Prawa i Sprawiedliwości, dostaliśmy około kilkuset maili od środowisk no, bardziej lewicowych, liberalnych, jak to nazwać, też feministycznych, że powinno być to Rondo Praw Kobiet. Też chciałam przypomnieć, że to było po kwestii właśnie Trybunału i ustawy, zaostrzenia ustawy aborcyjnej i też Marszu Kobiet i Strajku Kobiet, przepraszam. I to akurat, że mieliśmy podobny argument, że rzeczy, które dzieją się nagle, są jakimś pod wpływem jakichś emocji, nie powinny wpływać na decyzję o zmianie ulic i również, że nie można Romana Dmowskiego tylko zamknąć w tym słowie, które tam padało, faszysta. No tak, już w ogóle argument, że na tym rondzie rozpoczynały się te marsze i manifestacje i to dlatego należy zmienić nazwę tego ronda, to był główny, podstawowy argument, no on nie wytrzymywał żadnej próby merytorycznej weryfikacji. I na szczęście zapisy uchwały nazewniczej nie pozwalają na zmianę nazwy ulic od tak po prostu. No tak, chociaż też czasami tak się dzieje i wchodzi też czasami w to, a bardzo właściwie często i im bliżej jesteśmy wyborów, tym częściej mniej jakieś kwestie z obu stron, czasami właśnie mniej merytoryczne, a bardziej no właśnie jakieś polityczne, ideologiczne. No i one wpływają na te decyzje. Ale pytanie do pana radnego. Ja już kilka lat jestem radną, ale ciągle to jest to pierwszy raz i myślę, że ostatni. Ale pan już był radnym od 2014 roku. I chciałam się zapytać, jak wyglądały sesje Rady Warszawy za poprzedniej kadencji, kiedy pan był, i komisje, jak wyglądały relacje między radnymi? No, mój główny obszar działań w Radzie Warszawy dotyczący nazewnictwa zasadniczo się nie zmienił, bo też i przewodnicząca jest ta sama, więc ten model zamykania dyskusji w tematach niewygodnych, on się cały czas powtarza. Powiedziałbym, że jest znacząca różnica między Hanną Gronkiewicz-Waltz a Rafałem Trzaskowskim. Chociaż na początku bardzo krytykowaliście panią prezydent. Nie, to ja nadal bardzo krytykuję. Ale padały już słowa z mównicy, że już państwo z PiS-u wspominacie już dobrze w porównaniu z tym, co jest teraz. Ma nawet padło, już nie pamiętam. Nie moje słowa, ale ta różnica, na którą ja chciałem zwrócić uwagę, poza politycznymi, bo tutaj niewiele, ale a z punktu widzenia radnego ma to znaczenie i myślę, że o to właśnie pani pyta. Z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz można było wymienić się na korytarzu pewnego rodzaju uwagami, uprzejmością na dzień dobry, zwykłą taką ludzką. To się bardzo rzadko zdarza z panem prezydentem Trzaskowskim. Właściwie nie kojarzę takich sytuacji poza jedną. Nie wiem, dlaczego tak jest. Pan prezydent może jest
No ma inny profil charakterologiczny na pewno. To jest główna różnica, nie chcę mówić o politycznych różnicach, ale dlatego myśmy nawet poprosili na początku tej kadencji, aby prezydent Warszawy rozmawiał z drugim największym klubem, klubem Prawa i Sprawiedliwości, i pewne rzeczy były... Myśmy nie oczekiwali konsultacji, myśmy oczekiwali dyskusji. Dyskusji pomiędzy prezydentem a klubem, który no, został wybrany jednak przez ogromną liczbę mieszkańców Warszawy. Bo pan prezydent Trzaskowski, jak to pan prezydent Trzaskowski powiedział, że to tak jak z ulicą Lecha Kaczyńskiego, powiedział, że tak, dobrze, będzie się konsultował. Takie spotkanie było jedno. I to jest różnica jednak znacząca. Natomiast chyba umocniło jeszcze ta przewaga Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy w drugiej kadencji, mojej drugiej kadencji, tak. Czyli względem lat 2014-2018, umocniło ich przekonanie, że oni nie muszą się konsultować specjalnie w żadnych sprawach. To widać. Nie tylko na Radzie Warszawy, te tak zwane konsultacje społeczne, które dotyczą różnych kwestii, tak. Tak, zwężenia ulic, ścieżek rowerowych, likwidacji miejsc parkingowych, rozszerzenia strefy płatnego parkowania. No to jest wszystko fikcja i to oni sami to udowodnili, że to jest fikcja, bo chwalą się, że były szerokie konsultacje przez internet, a widzieliśmy reakcję, czy właściwie dotarcie tych postów w ramach konsultacji na poziomie kilkuset. No więc to nie są żadne konsultacje, a uczestników na spotkaniach jest kilkudziesięciu i zawsze, myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem zawsze, są to osoby, które są zaangażowane w ten proces po stronie miasta. Dlatego zwróciliśmy się do pana prezydenta, do większości w Radzie Warszawy, aby zmienić przepisy dotyczące konsultacji, tak żeby te konsultacje jednak były no, po pierwsze szersze, po drugie jeśli już do nich dochodzi, to jednak wiążące w jakiś sposób też. To akurat dotyczyło Saskiej Kępy i kwestii wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie, gdzie większość mieszkańców była przeciw. No, do mnie akurat jako do radnej przychodziły te osoby, które były za tym. No i ja rozumiem, ale to Rada Dzielnicy też, głosowania w Radzie Dzielnicy wskazały, że tam większość była na pewnym etapie. Większość była przeciwko wprowadzeniu tych płatnych miejsc parkingowych. Dlatego, że one nie rozwiązują problemu parkowania w takich miejscach, jak tego typu osiedlach, jak Saska Kępa. No tu tak trochę płynnie przeszedłem do kwestii parkowania, ale wracając do konsultacji z mieszkańcami i większości w Radzie Warszawy i pana prezydenta, no to one są po prostu fikcją. No tak, ale mi też chodziło o takie właśnie relacje międzyludzkie, no bo też to, co się dzieje czasami, kiedy ktoś wychodzi na mównicę i bardzo są jakieś ostre słowa, ale też potem spotykamy się na papierosie, czy też dosiadamy się do stolika przy obiedzie. Ale dla mnie taką dosyć znaczącą... Przepraszam, nie jest to tak dużo stolików, żeby każdy z radnych kupił swój oddzielny, więc czasem siadamy razem i wspólnie przy jednym stoliku, ale bardzo rzadko, zresztą może nie powinienem o tym mówić, kto z kim je obiad, ale no siłą rzeczy nie da się usiąść każdy oddzielnie. Aha, to tylko z tego powodu. No, w każdym razie ja przy różnych stolikach siadam i natomiast dla mnie takim ważnym momentem było to, że kiedy po ten pierwszy rok, kiedy była sesja Rady Warszawy w grudniu i była przerwa i była taka wigilia symboliczna w foyer i byli tam zaproszeni jedni i drudzy radni, pracownicy ratusza, ale też mieszkańcy, którzy byli na tych obradach i były też osoby duchowne,
Był, z tego co pamiętam, na pewno ksiądz katolicki, ksiądz prawosławny, pastor i nie wiem, czy też rabin, czy nie, już tego nie pamiętam. Natomiast zapamiętałam, że była jakaś lista 12 osób, które napisały protest, że i nie wyszły z tej sali na to, żeby nie wiem, zjeść te pierogi, nawet niekoniecznie się dzielić opłatkiem, no i że nie powinna się w miejscu, które powinno być świeckie, odbywać tego typu spotkanie, uroczystość, tradycja. No, ale wydawało mi się, że jest to kwestia tych kilkunastu osób, natomiast już w kolejnym roku tej Wigilii nie było. Prawo i Sprawiedliwość się zorganizowało i ja byłam jedną chyba z nielicznych osób, które były spoza Prawa i Sprawiedliwości na tej Wigilii. No, potem przyszła pandemia, więc już to się rozwiązało. I to było takie dla mnie też dosyć symboliczne. No, osiągnęły sukces te osoby, te kilkanaście osób, które wnioskowały o to, żeby nie było spotkań świątecznych. Były dwa spotkania regularnie. To były spotkania wielkanocne oczywiście i bożonarodzeniowe. Zaczęło się od tego, że zaczęli zapraszać przedstawicieli takich, no to chyba formalnie jest zarejestrowane, wiem, że był Kościół Potwora, przedstawiciel Kościoła Potwora Spaghetti, jest chyba coś takiego. Tak, mhm. No i to było nie fair i to było nieładne. To znaczy, przychodzi facet, który robi sobie jaja i on staje obok, chyba stał obok księdza Bogdana Bartołda, proboszcza Katedry Świętego Jana. No i on tam sobie robił żarciki. Ja przepraszam, nie będę udawać, że to jest kościół, bo doskonale wiem, po co to zostało stworzone. I ja próbowałem pytać panią przewodniczącą, o co chodzi, jaki jest cel tego. I być może przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska no po prostu poddała się tej mniejszości krzykliwej, lewicowo-świeckiej, nawet nie wiem, czy dobrze to nazywam, ale no, tych, którzy nie życzą sobie spotkań i wzajemnego składania sobie życzeń. No, nie wiem, jakie zadawali, nie wiem, czy pytania sobie zadawali zawsze obecni honorowi obywatele miasta stołecznego Warszawy, czy też powstańcy warszawscy. No, dlaczego nagle nie ma takich spotkań? Może teraz po prostu dostają kartkę świąteczną z życzeniami i tyle. I przede wszystkim, dlaczego to komuś przeszkadzało? Tak jak pani radna powiedziała, no, też byli zapraszani przedstawiciele innych wyznań. Ja mimo wszystko pozwolę sobie na taką jednak uwagę, że no, są wyznania o wielowiekowej tradycji, czy nawet wielomilenijnej. No i jest Kościół Potwora Spaghetti, no, który nie jest kościołem, nie jest wyznaniem, jest po prostu narzędziem do niszczenia tradycji. Dlatego w następnym roku, kiedy nie było spotkania wielkanocnego, zaprosiliśmy, my jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, zaprosiliśmy, czy poprosiliśmy o wspólną modlitwę księdza Bogdana Bartołda i zaprosiliśmy wszystkich radnych. Mhm. Mogliśmy się modlić, mogliśmy się nie modlić, jeśli ktoś jest niewierzący. A jeszcze właśnie powiedziałam, że byłam jedną z nielicznych. Pamiętam, że świętej pamięci Tadeusz rozprzeszedł też. Tak, tak, tak. I naprawdę mówiąc, nie wiem, czy pani radna jest wierząca, czy nie. Ale jakby to. Ale to jest tradycja, polska tradycja i myślę, że do tego stołu zasiadają prawie wszyscy Polacy. Komu zależy na zniszczeniu tego? Znaczy wiemy, komu zależy na zniszczeniu tego. Tu już możemy iść jakby dalej tym tropem i on jest
ten szlak, ten światopogląd jest moim zdaniem uzasadniony, że zniszczenie tradycji to jest zniszczenie polskości. Tradycji związanych z Kościołem katolickim, chrześcijaństwem. Mocne słowa, ale to już Państwu zostawiam, czy podobnie to Państwo widzicie. Ale rozumiem, że wcześniej, w tych latach 2014-18 te Wigilie się odbywały i nie było takich protestów. Nie było takich protestów i to było bardzo dobre spotkania. Sam fakt, że one się odbywały, bo nie można być wiecznie w konflikcie na sali obrad. Trzeba tym też bardziej, kiedyś umieć się przełamać. Najczęściej jest rada budżetowa, więc to też jest tak. Tak. Gorąco. Jest prezydent. No właśnie, zmienił się prezydent i to bardzo zmieniło tę kwestię. Czyli właśnie moja druga kadencja od 2018 roku. Jeszcze raz wrócę do tego. Nie można być bez przerwy w konflikcie czy emocjonalnym, czy nieemocjonalnym, to już bez znaczenia. W którym jesteśmy na sali obrad, musi być ten moment, kiedy przełamujemy się chlebem. W sposób rozumiany w chrześcijańsko i w religii katolickiej, albo nie. Bo ludzie po prostu muszą mieć gdzieś moment, kiedy sobie składają życzenia. Ale te osoby, które chciały zlikwidować to, po prostu nie chcą tej relacji między ludźmi. No ale to jest bardzo ciekawe, że okazały się tak bardzo skuteczne, chociaż były w mniejszości. Jest 60 radnych, a było to 12 osób i jednak spowodowały, że tak się stało. No jak mówię, kierownictwo partii w Warszawie jest inne i pan prezydent na pewno w tej sprawie ma bliżej mu do obrad bez spotkań świątecznych niż ze spotkaniami. Dziękuję za herbatę. Smacznego. Że tak powiem, żeby było tak staropolsko. Dziękuję. I tradycyjnie. Gość dom, Bóg dom. Więc tak. Konflikty. Pan radny teraz, mimo że nie jest pan w Komisji Ochrony Środowiska, ale często pan występuje na mównicy w czasie sesji, czy też umieszcza pan na Twitterze różne treści, a dzisiaj pani radna, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Renata Niewitecka, która mam nadzieję już jest zaproszona, będzie gościem już tutaj wkrótce, napisała i nawet taki filmik, gdzie sadzą drzewa i napisała tak w skrócie, że PiS wyciął 250 milionów drzew. Natomiast, że w lasach miejskich te drzewa są sadzone i też jakieś konkretne duże liczby padały. No ale to jest absurdalne oskarżenie, dlatego że ustawa mówi o tym, że za każde ścięte drzewo musi być posadzone następne, więc to i nawet jeśli są, a są, bo są wycinane pod inwestycje na przykład drogowe, zresztą nie tylko rządowe z budżetu państwowego, ale także samorządowe i to nie jest żadne zaskoczenie, więc te drzewa są gdzieś uzupełnione, w związku z tym są wycinane, tylko proszę mówić prawdę, że to nie jest tak, że nagle robimy pustynię i nic za to nie wchodzi. Tak samo miasto też wycina i coś sadzi. Natomiast ja mogę powiedzieć, że mam żal do prezydenta Trzaskowskiego za niespełnioną obietnicę o posadzeniu, zazielenianiu Warszawy. Ja wiem, że pan prezydent powie... Milion drzew. Ja wiem. Pan prezydent powie, że zasadzonych zostało pewnie ze 100 tysięcy krzaczków, które zasadniczo przy silniejszym wietrze latają po całej Warszawie, to nie jest zazielenienie. Warszawa powinna być tak zazieleniona, żeby można było w cieniu przejść z jednego końca miasta na drugi. Tak sobie wyobrażam zazielenienie. Pan prezydent na przykład otwierał Rondo Dmowskiego po jakimś tam liftingu, gdzie w środku ronda jest kilkanaście drzew. Wydaje mi się, które nawet nie są posadzone, tylko są raczej w donicach. Nie jestem w tej chwili pewien,
może się mylę, jeśli tak, to zwracam honor, ale wydaje mi się, że nie są posadzone. I spójrzmy na plac, tak zwany plac pięciu rogów, czyli plac Polinegri, gdzie w ogóle zabetonowano, potem coś uzupełniano, ale no, to nie jest zazielenienie Warszawy. No, w kampanii wyborczej pan prezydent pokazywał las wokół Pałacu Kultury i Nauki. Skądinąd? Muszę powiedzieć, że bardzo dobry pomysł. No ale akurat zamiast tego mamy kloc Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zazielenienie Warszawy jest potrzebne i to się dzieje za wolno. I to, co powiedziała pani radna Niewitecka o wycinaniu drzew, to jest nieuczciwe oskarżanie inwestycji państwowych, które nie służą jakimś osobom, które są związane tylko i wyłącznie z budżetem państwa, tylko służą ogółowi społeczeństwa. Więc to nie jest tak, że jest inwestycja z budżetu państwa i w związku z tym wycinamy drzewa i w tym miejscu jest asfalt, beton czy coś tam innego. Po pierwsze, z powrotem te drzewa są sadzone, czy nie z powrotem, nowe drzewa są sadzone, a inwestycja służy wszystkim. W związku z tym no, to oskarżenie jest, wydaje mi się, niewłaściwe. Ale polityka środowiskowa miasta, czy ta ekologiczna, jest w ogóle dziwna. Jest specjalny pełnomocnik prezydenta do spraw zielonej polityki. Nie wiem, co może robić pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw zielonej polityki, bo to są pewne rzeczy oczywiste. Jeżeli chodzi o tabor miejski, autobusowy, to rzeczywiście jest znacząca poprawa i jest to dość nowoczesny tabor. Skoro on jest nowoczesny i wszystkie samochody są nowocześniejsze, bo są, z każdym rokiem są nowocześniejsze samochody, no to jest pytanie, dlaczego miasto utrzymuje cały czas, że jest tak samo wysoki poziom zanieczyszczeń w mieście. Swoją drogą utrzymywał się ten sam wysoki poziom zanieczyszczeń w czasie pandemii. Ja nie mówię, że nie było, ja tylko pytam, dlaczego. Akurat szczęście w nieszczęściu w Warszawie piece, tak zwane kopciuchy, są sprawą absolutnie marginalną, oczywiście głośną, ale ważną, ale marginalną, dlatego że gdy Warszawa została zniszczona, no to odbudowywano ją i rozwijano, można było od nowa rozwijać to ogrzewanie systemowe, tak zwane centralne ogrzewanie i ciepłą, gorącą wodę w kranach. Natomiast no to nie jest ten problem, co jest w Krakowie. Warszawa nie jest w żadnej Niecce. Kraków ma starą zabudowę, więc znacznie trudniej jest po prostu usunąć te piece. Natomiast jest problem oczywiście w tą politykę zieloną, tak zwaną. Są też angażowane sprawy komunikacji rowerowej, zwężanie ulic. Mamy sporo pytań od widzów dotyczących tego, więc może teraz tak ogólnie, a w szczegółach, jeśli można. Również jest pan w Komisji Bezpieczeństwa i przed programem rozmawialiśmy i pan zaczął mówić na temat schronów. Myślę, że to też mogłoby naszych widzów zainteresować. Warszawa nie ma schronów. A co się z tymi schronami stało? Bo ja pamiętam z dzieciństwa, że myśmy gdzieś zakradali się do jakichś schronów i tam były jakieś suchary i jakieś materacje, tak, i tak dalej. Ale ich nie ma, ponieważ ustawy z 2008 i 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, zlikwidowały w ogóle pojęcie schronu i właściciele, którzy mieli takie pomieszczenia w swoich nieruchomościach, mogli je zagospodarować na cokolwiek innego. W związku z tym w szkołach najczęściej spotykamy albo sklepiki, albo rozwój szatni, albo schowki na mopy. No nie trzeba było być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że schrony są potrzebne, bo one nie są potrzebne w momencie, kiedy pojawia się realne zagrożenie, tylko one muszą być przygotowane wcześniej. Od początku kadencji 2014 roku razem z radnym Cezarym Jurkiewiczem wnioskowaliśmy o
utworzenie po pierwsze listy schronów, po drugie no w ogóle utworzenie tych schronów. No ale za każdym razem słyszeliśmy, że ustawa na to nie pozwala i miasto jest bezradne. Jesienią 2022 roku po tym ponownym ataku Rosji na Ukrainę i po kolejnych naszych naciskach prezydent Trzaskowski przeprowadził jakiegoś rodzaju remanent i wyszło, że tych pomieszczeń schronopodobnych jest tyle i tyle. No tylko ja nie rozumiem. Wcześniej to ich w ogóle nie było, a teraz po zrobieniu tej listy jest tyle i tyle. Ale, co jest ważniejsze, nie mogę się doprosić, i teraz już będę to mówić publicznie, bo już minęło kilka miesięcy, a już proszę od pół roku o to, abyśmy my, mieszkańcy i radni, dostali listę tych schronów. No bo po co nam schrony? Nie będziemy wiedzieli, że czy nawet miejsca schronienia, skoro nie ma definicji ustawowej, skoro nie wiadomo, gdzie one są. Nie ma tabliczek, że tak powiem, na mieście. Nie ma tych informacji, gdzie jest punkt zborny. I na Komisji Bezpieczeństwa prosiłem kilkukrotnie i usłyszałem, że no, to może nie wyciągajmy tego, bo to jest tak publicznie, to przedstawi nam szef Biura Bezpieczeństwa, radnym, ale z jakiego powodu Platforma Obywatelska czy też Ratusz nie chce mówić, gdzie są te schrony, to ja tego nie wiem. Być może one są w tak złym stanie i się po prostu do niczego nie nadają, tylko no, pewnie metro, bo jest głębokie i dobrze skonstruowane, nadaje się. Ja też zresztą wnioskowałem, żeby każdy z takich pomieszczeń by został uzupełniony o gaśnicę, o jakieś tam podstawowe pożywienie. Woda. Tak, i też jakieś sygnalizatory. No ale na razie cisza. Przejdźmy do większej polityki. I teraz chciałam się pana radnego zapytać, choć mogę się domyślić, że pan radny nie będzie chętnie chciał o tym powiedzieć. Co dalej? Z Polską, z Warszawą? Z panem radnym i planami, ponieważ ja zapowiadając program, mówiąc, że pan będzie gościem i również pani przewodnicząca Renata Niewitecka, że wyobrażałam sobie, że takie osoby jak wy moglibyście dobrze reprezentować swoje partie jako prezydenci, prezydentki Warszawy. Oboje jesteście młodzi, zaangażowani, medialnie dobrze wyglądacie. No i co pan na to? Nie wiem, jak pani radna Niewitecka i co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. W każdym razie w Prawie i Sprawiedliwości, o ile wiem, nie są prowadzone takie rozmowy, a już na pewno ja nie otrzymałem takich propozycji, a to przede wszystkim od kierownictwa partii powinno wychodzić. Ja oczywiście będę zaangażowany cały czas w kwestie Warszawy, jeśli będę dalej radnym po następnych wyborach. Z natury rzeczy takim naturalnym kandydatem jest naturalnym kandydatem jest szef struktur warszawskich, który również dobrze wygląda, albo też na pewno dobrze wygląda i jest medialny. Jest bardzo merytoryczny przede wszystkim. Co do mojej przyszłości parlamentarnej, jeżeli będzie taka możliwość, to będę chciał startować w tych wyborach. Nie ma jeszcze list. Zgłoszeni są różni kandydaci z oczywiście poza naturalnymi kandydatami, czyli osobami, czy z kierownictwa, czy którzy już są parlamentarzystami, to też mamy taką politykę, że wśród radnych najbardziej zaangażowanych też prowadzi się takie rozmowy, także na niższym poziomie z radnymi dzielnic. Listy Prawa i Sprawiedliwości są, zawsze były i muszą być pełne osób merytorycznych i o to zabiegamy. Także ja jako przewodniczący Komitetu Śródmieście w Prawa i Sprawiedliwości. Z czego jestem bardzo dumny, bo to jednak centralna dzielnica. Też
takie pytanie, które mi się właśnie nasuwa bardzo, bardzo często i też piszą i widzowie, czy też jakieś takie dyskusje, które są na Twitterze, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska, że właściwie dzięki temu, że istnieją jedni, to mogą istnieć drudzy i że to jest takie, no taki właściwie popis, który jest cały czas sprzęgnięty. I zastanawiałam się właśnie, jakby to mogło być, żeby któraś z tych partii zaczęła też reprezentować nowe osoby, bo teraz no, bardzo jest wyraźne to, że pan Donald Tusk jeździ po Polsce. Dzisiaj, kiedy się umawialiśmy na spotkanie i rano, kiedy zajrzałam na Twittera, to główne hasło było Bambi, którego użył w stosunku do premiera Morawieckiego. No i to wszyscy, co żyją, no troszkę to jest takie, no jedna i druga strona trochę to jest tak szkolnie, bo to takie można, kto się przezywa, ten tak się nazywa i takie trochę to są zabawy. Ale że mamy też znowu cały czas te figury tych osób, które w jakiś sposób, z jednej strony właśnie Donald Tusk, z drugiej strony Jarosław Kaczyński, takie osoby, a gdzie ta, gdzie młodość, gdzie te nowe osoby, które by były na pierwszej linii? Jeżeli chodzi o... Nie, przepraszam jeszcze pana radnego, oczywiście nie prowokuję, żeby pan krytykował słuszną linię pana partii. Oczywiście jeśli chodzi o Bambika, to w przeciwieństwie do pana Tuska, panu premierowi Morawieckiemu wychodzi. Więc nie wiem dlaczego, o ile wiem, to sformułowanie dotyczy kogoś, kto jest zaangażowany w gry, pewnie na młodzieżowe gry i mu po prostu nie idzie. Tylko, że panu premierowi idzie i akurat on nie da się powiedzieć, że jest Bambik. A Donald Tusk, używając tylko tych sformułowań, właściwie merytorycznie prezentując żadnego programu, głównie twierdząc, że AntyPiS jest głównym programem i najlepszym, no może już tylko przesuwać się w lewo, gdzie no, konsumuje tę lewicę, bo te pomysły na to, żeby nie było świąt w Radzie Warszawy na przykład, to jest jeden z przykładów, ale też na wyższym szczeblu oczywiście kwestie wszystkie obyczajowe, to no cóż, powodują, że widać, że Platforma Obywatelska chce grać emocjami, a Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana premiera Morawieckiego jest skuteczny. Więc nie wiem, dlaczego użył pan Tusk słowa Bambik, ale myślę, że bardziej to się jego tyczy. A co państwo na Bambika? Jestem ciekawa i też na temat właśnie takiej udanej polityki pana premiera Morawieckiego. Kolejną rzeczą, taką, której zanim przejdziemy do pytań naszych widzów, to coś znowu osobistego. To, że pan powiedział, że właśnie poznałam pana mamę, Alinę Frąckowiak, również też poznałam pana żonę, zanim pana poznałam, która bardzo proszę jeszcze państwa, nie była piękna, żona. Tak, piękna, a co, pan by nie pozwolił, że przyszła pracować w MOZ-ie z Jaruzelską? Żartuję. Nie powiedziałam. Zresztą jest bardzo dumna z tego. W każdym razie też miałam przyjemność współpracować. Też uważam, że jest bardzo piękna. Dziękuję bardzo. I właśnie w MOZ-ie współpracowałyśmy razem. Ale też była taka sytuacja, która pan mi przypomniał. Ja o tym nawet zapomniałam. Po któryś z zaproszeniu moich gości, już nie pamiętam, w każdym razie z takiej strony, powiedziałabym, prawicowo-konfederacyjnej, taka nastąpiła seria takich bardzo krytycznych artykułów na temat mojego programu i też w związku z tym mojej osoby i gości. I pojawiły się to i w Newsweeku, w Gazecie Wyborczej, w Gazecie Polskiej też, i chyba w Presie. I pan radny był też zapytany, co
sądzi na mój temat. Już nie pamiętam, czy to był Newsweek, czy to był Wyborcza. Wyborcza, tak. No i pan jakoś ciepło powiedział o mnie jako radnej, ale przypomniał pan tę historię związaną z pana tatą i z moim ojcem, bo proszę państwa, tutaj pan radny Filip Frąckowiak przyniósł mi książkę, którą napisał o swoim ojcu, panu Józefie Szaniawskim, jako o tym ostatnim więźniu politycznym PRL. I pan przypomniał sytuację, kiedy że pana mama przekazywała mi list. To jest dziwna sytuacja, dlatego że to było po aresztowaniu w 1985 roku mojego ojca, który był, może krótki wstęp, dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, przygotowywał biuletyny specjalne. Historykiem z wykształcenia. Historykiem z wykształcenia, także nauczycielem w warszawskich liceach, ale po godzinach pracował w PAP-ie, gdzie przygotowywał biuletyny specjalne. To był taki periodyk dla Wolskiego Kierownictwa SPZPR. I ojciec między innymi przygotowywał, czy właściwie tłumaczył lokalną prasę sowiecką. I z tej lokalnej prasy sowieckiej artykuły, nie tylko to, ale wysłał do Radia Wolna Europa, z którym współpracował od 1972 roku do 1985, czyli jeszcze na długo przed Solidarnością, jeszcze przed KOR-em. W 1985 został aresztowany, czy był aresztowany i oskarżony o współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych. Groziła mu kara śmierci z tego paragrafu. Aresztowany przez WSW i przewieziony na oczki. Także no, to pokazuje powagę sytuacji. I moja mama nie miała zielonego pojęcia o tym, że tata w konspiracji współpracuje z Radiem Wolna Europa. I spotkałyście się u fryzjera. Nie, myśmy się też u fryzjera widziały, ale też ja byłam przez wspólną znajomą, a potem też nawet byłam w domu u państwa. Znaczy, ja uważam, że ta wspólna znajoma to jednak chyba, nie wiem, kontrwywiad może PRL nie dopilnował, może panienki generałówny. Natomiast no fakt jest taki, że mama chyba w swojej naiwności przekazała list pani radnej do generała Wojciecha Jaruzelskiego z takim tłumaczeniem, że to jest niemożliwe, żeby mój ojciec był agentem amerykańskiego wywiadu, współpracownikiem Radia Wolna Europa, bo na pewno by o tym wiedziała. Zresztą dotarła też udało się jej dotrzeć do Czesława Kiszczaka, który ponoć lubił się spotykać z artystami. Nie wiem, może pani to lepiej wie. W każdym razie powiedział że mojej mamie, że on nie ma zielonego pojęcia, że pan Szaniawski był w związku z panią Frąckowiak. Co oczywiście było nieprawdą. Moja mama spotkała się wtedy z panią, próbując jakoś ratować mojego tatę. Tam jeszcze był jeden ciekawy wątek, bardzo ciekawy dla historyków, myślę. No, pewnie dla nas też. Prokurator wojskowy żądał 15 lat więzienia. Ostatecznie dla mojego ojca i ten wniosek trafił na biurko generała Jaruzelskiego, który w narożniku napisał wystarczy 10. Po latach mój ojciec, który słusznie, słusznie żywił niechęć do wszystkich przywódców PRL, mówił, żartował sobie ludzki pan. To pokazuje oczywiście, jakim systemem był PRL.
A znowu ja miałem 4,5 roku wtedy, więc ja nigdy tego nie zapomnę, ani nawet tego nigdy nie daruję. Chociaż ojciec mówił, że zresztą podczas bardzo ciężkich przesłuchań został zmuszony do napisania listu do szefa WSW z propozycją współpracy dyktowanego. Tata był zresztą pobity, bo lekarz mu ratował oko. Był na Oczki, na Rakowieckiej i w Barczewie. Tak na marginesie, w przyszłym tygodniu będzie proces byłego wicedyrektora Barczewa, który torturował więźniów politycznych. Mój ojciec został wypuszczony w 1989 roku. W grudniu 1989 roku. Czyli pół roku. Nie został zaliczony przez Kiszczaka do żadnej amnestii dla więźniów politycznych. I dlatego został uznany za ostatniego więźnia politycznego PRL. Już do listopada jeszcze był więziony jeden z działaczy. I także dlatego, mówiąc, że najtrudniejsze były dla niego te pół roku po wyborach 4 czerwca, tych półwolnych, niby wolnych wyborach, niepełnych. Po okrągłym stole już nie było dziennika telewizyjnego, już był rząd Mazowieckiego. Oczywiście z Kiszczakiem. Jako wicepremierem i Adamem z ministrem, tak. Dlatego ojciec nie mógł być wypuszczony i to były dla niego najtrudniejsze miesiące. I dlatego zwrócił się później w kierunku Ryszarda Kuklińskiego, chcąc doprowadzić do jego rehabilitacji, ponieważ w wyniku tych samych porozumień okrągłostołowych, w ogromnej mierze niekorzystnych dla Polski, Kukliński pozostawał dalej. Właściwie wyrok na Kuklińskiego pozostawał cały czas w mocy. Tak, już nie kary śmierci, bo już wprowadzono moratorium na karę śmierci. Tak, to nie są łatwe rozmowy. To nie są łatwe rozmowy. Szczególnie, że no jakby pochodzimy z takich rodzin, które tak były, a z drugiej strony właśnie jakieś przekazywanie listów i też nasza relacja, która jest taką relacją, myślę, że poza tym, że jesteśmy tam w Radzie Miasta, jest taką ludzką, ciepłą relacją, którą sobie cenię. Ale taka jest historia i to dobrze, że możemy właśnie tutaj też przy takim okrągłym stoliku usiąść jak człowiek z człowiekiem. Mój ojciec, przesłuchiwany wówczas w 1985 roku, powiedział do przesłuchującego go oficera: pan zobaczy kiedyś, w tym miejscu będzie muzeum, a pan będzie stał wypchany jak manekin. No, manekina nie ma, ale muzeum jest na Rakowieckiej. I tak sobie myślę o tym miejscu, to oczywiście nie jest muzeum, ani nie jest Izba Pamięci i pewnie gdyby była, pewnie pani by ją sobie wyobrażała zupełnie inaczej niż ja. Ale pewnie też by kiedyś powiedział, że tu jeszcze będzie kiedyś muzeum. Ale w związku z tym, że jest to pani dom, więc to nie jest tak, że ja pani tego życzę, ale jest to jakiś paradoks historii, że tutaj rozmawiamy. Ale też tak się zastanawiam też od takiej strony ludzkiej. Na ile czasami zadaje sobie pan pytanie, że pana droga polityczna i takie właśnie zaangażowanie też w dekomunizację, na ile jest też taką jakąś osobistą, nie chcę użyć słowa wendetą czy zemstą, ale jakimś takim no, posłannictwem za to, że jako dziecko był pan pozbawiony ojca, też pan się wypowiada na temat, no też nazwisko pan nosi mamy ze względów bezpieczeństwa w tamtych latach. W tej chwili to już muszę powiedzieć, że jest to po prostu z miłości i szacunku do mojej mamy, która tak wiele oddała mi, kiedy była moim jedynym rodzicem.
No, więzienie mojego ojca bardzo nie ułatwiało nam relacje. Przecież musiałem się ojca uczyć zupełnie na nowo. Ale rzeczywiście rodzice wspólnie zdecydowali, że po aresztowaniu ojca już nie będę Frąckowiak Szaniawski, tylko Frąckowiak. Przepraszam, przerwałam. No to jest... Mnie też jest dużo emocji, kiedy o tym mówimy. Ale nie, to nie jest moja wendetta właśnie. To nie jest moja zemsta. Ja oczywiście mam bardzo silny... Znaczy ja też powiedziałam posłannictwo, ale te emocje są. Ja mam bardzo silne przekonanie o słuszności idei, która przemawia za dekomunizacją. I pewnie dlatego, że taka była moja historia osobista, mam stuprocentowe przekonanie, że tak powinno być. Ale patrząc na życiorysy innych działaczy, również nie tylko mojego ojca, działaczy niepodległościowych, również mam takie zdanie, opierając się tylko i wyłącznie na ich doświadczeniach, na ich życiorysach, żeby chociaż wspomnieć to, że nie zostały przecież rozliczone i ukarane te straszliwe mordy, zabójstwa, czy w czasie manifestacji, czy jeśli mówimy o księżach, czy Grzegorzu Przemyku, o księdzu Popiełuszce oczywiście. I to się musi stać. Znaczy, jeżeli zrezygnowaliśmy, no tak powiem, całościowo jako polski naród, polskie społeczeństwo z PRL-u, no to z jakiegoś powodu z niego zrezygnowaliśmy. Nie dlatego chyba, żeby pozostawała ulica Armii Ludowej. No ale kolejne wybory, które były po tam 89, już nie pamiętam w którym roku. SLD 40%. Niezmiennie pozostaje w szoku. No i też pytania, które za chwilę po pewnej przerwie przeczytamy, one też nie są tak jednoznaczne, chociażby kwestia generała Kuklińskiego. Zaraz do tego przejdziemy, ale z całego serca dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.